Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Kolejny zabłąkany pocisk spada na terytorium Polski. W okolicach miejscowości Zamość, około 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, przekazało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej. RMF podaje, że znaleziony obiekt to pocisk Powietrze-Ziemia. Z informacji radia wynika, że na pocisku znajdują się napisy w języku rosyjskim. Pocisk ma mieć kilka metrów i jest wbity w ziemię. Nie wiadomo kiedy spadł. Pocisk ma być także pozbawiony głowicy. Obecnie mają trwać jej poszukiwania, ponieważ, jak twierdzą media, mogła się oddzielić od pocisku. Według faktu, w lesie miała się pojawić spora dziura w ziemi. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że pocisk miał zostać wystrzelony podczas ćwiczeń obrony przeciwlotniczej w Polsce. Według ustaleń RMF znaleziony pocisk to resztki wojskowego sprzętu należącego do naszej armii. Około 10 km od zamościa znajdują się wojskowe zakłady lotnicze, które remontują m.in. myśliwce F-16. Niedaleko jest też lotnisko wojskowe. MON zapewnia, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz saperzy. Tak brzmią doniesienia mediów i struktur państwowych. Pytanie tylko, czy możemy im ufać bezkrytycznie, mając w pamięci to, co stało się w ubiegłym roku w Przewodowie. Całe szczęście tym razem obyło się bez ofiar. Na koniec chciałbym się podzielić z Wami pewną moją refleksją. Otóż, od pewnego czasu do Polski dociera naprawdę bardzo dużo sprzętu wojskowego z USA ale tylko część z niego trafia na Ukrainę i w świetle pewnych informacji, które teraz pojawiają się w sieci odnośnie przebazowania dość znacznej ilości samolotów cystern na teren naszego kraju, coraz bardziej nurtuje mnie pytanie, czy być może Polska ma być hubem logistycznym nie tylko na potrzeby wojny na Ukrainie, ale też gdzieś indziej gdzieś dalej na południe być może. Co myślicie o tej teorii? Jutro postaram się powiedzieć o tym nieco więcej, a na dzisiaj już dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia.